Ja używam pedałów, to pan już mi nie musi pomagać, bo ja sobie z tym poradzę. Rozglądamy się i będziemy jechali przez bramę w lewo. Starajmy się kręcić kierownicą już tak po normalnemu troszkę. Na skrzyżowaniu będziemy jechali w lewo. Nie możemy tak ciąć skrzyżowań. Aha. Tam, gdzie są znaki nakazujące zmianę kierunku jazdy, to musimy stosować się do tych znaków i sygnalizować kierunkowskazem. Zawrócimy sobie na skrzyżowaniu najbliższym. Całkowicie na lewy pas musimy zjechać. My będziemy zawracali, później ręce. Czego ona tak jechała? Ja nie wiem, czego ona tak jechała. Ona miała chyba w lewo pojechać, a nie zawrócić. Nie wykonała polecenia, więc pierwszy błąd. Ona ma oczywiście. Łagodnie. Lewy kierunkowskaz. O tak. Tak. Nas interesuje prawy pas ruchu. Nie może pan pedałami ogarniać, jeśli chodzi o gaz, nie może pan naciskać. To nie są tak jak macie wózki akumulatorowe, czy tak, elektryczne. Elektryczne, tak? Tak jest. Czyli w elektrycznym to pan naciska i on jedzie. Natomiast tutaj musi pan delikatnie manewrować manetkami, pedałami, z tego względu, że on dostaje tutaj paliwo. Czyli proszę sobie wyobrazić, że chciałby się pan napić, to bierze pan butelkę z wodą do rąk, a ktoś naciska, a ja panu podejdę i nacisnę. Jaki będzie efekt? Zaleje się pan. To tak jakby się silnik udławił tym paliwem. Jeździmy do 50 km na godzinę. Luźno ręce, ramiona w dół, pan ma się czuć swobodnie. Dużo patrzeć, dużo obserwować. Wjeżdżając na skrzyżowanie, musi pan zachować szczególną ostrożność. Ta ostrożność polega na tym, żeby ewentualnie sobie kątem oka lub lekko głową popatrzeć, czy wszystkie barany stoją tam, gdzie mają stać. Czy nikt panu nie zakłóca toru jazdy. Przekraczamy prędkość. Musi pan zwracać uwagę. Nie wolno przekraczać tam dopuszczalnej prędkości. W obszarze zabudowanym dopuszczalna prędkość to 50 km w dzień. Im bardziej luźniej będzie się pan czuł, tym lepiej to będzie dla pana. Tym lepiej będzie się kierowało samochodem. Samochód się toczy, więc trzymamy delikatnie hamulec. Jeśli na płaskim będzie pan się znajdował i będzie pan, i puści pan hamulec, a samochód będzie stał w miejscu, nie jest konieczność trzymania tego hamulca. Tutaj mamy wzniesienie, więc trzymamy, żeby nie jechał samochód nam do tyłu.
przygotujemy sobie pierwszy bieg, żeby już płynnie ruszyć, jak będzie zielone światło i ruszamy. Dynamika polega na tym, żeby z każdym biegiem nasza prędkość wzrastała co najmniej o 1 km. I już noga spokojnie sobie stoi na tym gazie, żeby nie przekraczać dopuszczalnych prędkości. Widzimy czerwone światło, więc hamujemy silnikiem. Zdejmujemy nogę z gazu. Jeśli za szybko samochód jedzie albo za wolno zwalnia, to wciskamy hamulcem. Tak, zmniejszamy prędkość. Jeżeli prędkość spadnie do 20 km na godzinę, wciskamy sprzęgło, żeby zabezpieczyć silnik przed zgaśnięciem. Natomiast kolejność sprzęgło, hamulec, hamulec, sprzęgło. Z dużej prędkości jak hamujemy, to najpierw hamujemy, przy 20 dopiero sprzęgło. Natomiast jak jedziemy z prędkością od 0 do 20 km na godzinę, to najpierw wciskamy sprzęgło, a dopiero później hamulec. Czyli najpierw zabezpieczymy silnik, żeby go nie zdusić, żeby nam nie zbiec. Swoim torem jedziemy, tak jest. To oni mają nas prosić, a nie my ich się bać. Nie, tylko tak przyuważyłem, że będziemy. Ale mamy, trzymamy rękę na pulsie. Dobrze, proszę pana. Mamy dwie możliwości, jeżeli już tak sobie jedziemy, tak ładnie, spokojnie. Unia Europejska wymaga od nas, abyśmy do prędkości 50 km na godzinę wykorzystywali czwarty bieg, bo uważają, że jest to ekonomiczne. Łączmy ten czwarty bieg, co by Unia, wobec Unii Europejskiej być w porządku i żeby egzaminator był zadowolony. To jest tak zwana jazda ekonomiczna, jak to co po niektórzy nazywają. My na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, więc będziemy zmieniali pas rutu. Mamy dwie możliwości. Jeśli nie jedzie nic, to jedziemy z tą samą prędkością. Jeśli by coś jechało, chcielibyśmy być przed tym... Mamy to po prawej, musimy zwolnić, tak? Nie, niekoniecznie. Tam gdzie strzałki, tam kierunkowskaz. Zwalniamy wtedy, jeżeli komuś ustępujemy, żeby przepuszczamy go, żeby on sobie swobodnie pojechał tym swoim pasem ruchu. Mogę wyłączyć? Tak, jak przestajemy widzieć strzałki. Noga z gazu, bo zbliża się pan do ograniczenia do 50. Nic nie robimy, dopóki samochód jedzie. Dopóki bieg nie zwalnia naszego samochodu na tyle, że silnik buczy, zakłóca jego tor jazdy, to jedziemy na danym biegu. Jedźmy możliwie blisko prawej krawędzi, bo tak mówią przepisy, i jedziemy zgodnie z tym, co prowadzi nas droga. Prędkość na zakręcie ustalamy przed nim, żeby zakręt pokonać z jedną prędkością i na odpowiednim biegu. Dwójka, tak? Kierunkowskaz tutaj. Żeby nie hamować w zakręcie. Jeśli będzie pan przyspieszał, będąc w zakręcie, to może pana wynieść siła ośrodkowa na zewnątrz. Jeśli będzie pan hamował gwałtownie, może pana ściągnąć do wewnętrznego krawężnika. Dlatego ustalamy sobie jedną prędkość, z którą będziemy pokonywali zakręt
bo jest to bezpieczne. Przyspieszamy i to jest ten moment właśnie, kiedy znajdują się inne pojazdy. A pojedźmy w prawo tutaj na tym skrzyżowaniu. W prawo na tym i w prawo na następnym. Ale zielone widzę. I na następnym też prawo, tak? Mhm. Dopiero jak mi wyjechał. Za mało pan patrzy, musi pan ruszać głową. Tam szyja, patrzy, co tam się dzieje. O, tam pan popatrzy, tam pan popatrzy. O, tam. Trzeba się rozglądać trochę. Wie pan dlaczego? Nie wie pan dlaczego. No wiem dlaczego. No. Nowa autka. A skrzyżowanie puste? Było?
Puste. No, dobrze. To równorzędne? Nie. Nie. No. Ale to szczególna ostrożność. To nie musi być równorzędne. Tym szyldem, co tam jest, wynajmę. Z wykorzystaniem tamtego wjazdu sobie zawrócimy. Musimy z wykorzystaniem tego wjazdu po prawej stronie. Tyłem musimy tu wjechać po prawej stronie. Dobra. O tutaj. Dobrze. Dobrze, jedźmy dalej tą w prawo. Na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo, a na następnym w prawo. Na tym w lewo, na następnym w prawo. Dobrze.
Zdjęcie się pan samochodem? No jeszcze nie. I to tylko to, co pan w pracy jeździ sobie, to są te umiejętności? No tak mi się wydaje. No bo jak mi nawet żona nie dawała samochodu. No bo nigdy pijana nie była, żeby ją gdzieś odwieźć. No jakaś tam żona czy coś, to czyjaś, no to jak tam chłop po pijaku da żonie, no to wiadomo, czy tam podjedzie, czy zaparkuje. Ona chyba nie wie, jaki skarb w domu ma. Czego? Zamiast poklać trochę gdzieś tam pójść. Dać pojeździć. Dać pojeździć. No. Ale nigdy nie widziała, jak pan kieruje? Czy widziała? To znaczy, no nie, no jak mogłem widzieć, jak... Jak ja pierwszy raz jeżdżę. To jak mogłem widzieć? Raz ojciec, kiedyś, jak miałem ze 13 lat dla... śmiechu mi dał pokierować, to w pole wjechałem. Uh-huh. A tak od tamtej pory nie. Pamiętajmy o ruchu prawostronnym, więc jak tylko jest możliwość, to zajmujemy pas ruchu możliwie blisko prawej krawędzi w kierunku, w którym my chcemy jechać, w którym jedziemy. Jeśli jest kilka pasów ruchu prosto, i cały czas zamierzamy jechać prosto, to zajmujemy ten, który znajduje się możliwie blisko prawej krawędzi. To jest bardzo ważne. Przy zmianie pasa ruchu korzystamy z lusterek. Odbywa się to na zasadzie takiej, że patrzymy, czy mamy miejsce, sygnalizujemy, ale nie zmieniamy, patrzymy nadal i zmieniamy, monitorujemy na bieżąco do momentu, kiedy nie zmienimy pasa ruchu, co się dzieje na tym pasie ruchu. I jak już zajmiemy pas ruchu, wyłączamy kierunkowskaz. Musi pan szyję ćwiczyć, żeby oglądać, patrzeć po lusterkach, co się dzieje. Musi pan być zainteresowany, co się wokół pana dzieje. Nie tylko przed panem, ale również z boku i z tyłu. Żeby pan wiedział, na co pan sobie może pozwolić, co pana przytrzymuje, co pana goni. To już teraz powiem panu, jeśli przejeżdża pan do skrzyżowań, to patrzymy na przejścia dla pieszych, jeśli są ogólne sygnalizatory. Jeśli na przejściu dla pieszych zielone światło mruga, to znaczy, że za chwilę będą mieli czerwone, a jak będą mieli czerwone, to u nas może się również zmienić. To jest 90% skrzyżowań zsynchronizowanych.
nie na wszystkich w jednym czasie, ale w większości skrzyżowań jest to powiązane. Jeśli pieszym już jest ruch ograniczany, to za chwilę może być ograniczony dla samochodu. Tak jak tutaj, widzicie pan, ciągła linia, tu nie możemy, ale wszystkie cztery pasy służą do jazdy na wprost. My jedziemy prosto, więc kierunkowskaz, obserwacja, zmiana, bo jedziemy prosto. Gdybyśmy chcieli jechać na poszczególną miejscowość, to patrzymy na drogowskazy. Drogowskazy umieszczone są na pasach ruchu, nad pasami ruchu, które prowadzą na daną miejscowość. Więc już wcześniej możemy się ustawić do danego kierunku. Ma pan doskonałe umiejętności panowania nad samochodem. I jak to wynika tylko z pana obowiązków służbowych w pracy, to umiejętności posiada pan wręcz wybitne. To może coś z tego będzie. I proszę pana, wystarczy tylko, pan powinien się skupić w tej chwili na przepisach ruchu drogowego, na testach i ćwiczyć te testy, ćwiczyć przepisy ruchu drogowego. Bo jeśli chodzi o technikę kierowania samochodem, o jazdę, jest to wszystko idealne. No może bardzo dobre. I teraz wystarczy tylko połączyć elementy teorii, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego, z tym, co pan potrafi robić z samochodem, do praktyki. Później ręce. Musi się pan wyluzować. Linie warunkowego zatrzymania wskazują nam miejsce, gdzie się mamy zatrzymać. Tak? Spotka pan pytanie w testach, gdzie samochód jest w tej odległości co pan, i pytanie będzie, czy ten pojazd zatrzymał się prawidłowo. Prawidłowa odpowiedź będzie nie. To linia warunkowego zatrzymania mówi, zatrzymaj się, jeśli spełniasz warunek tu, w tym miejscu. Odrębne przejścia. Tak jest. Pieszy ma pierwszeństwo na przejściu. Ale pieszy na mojej stronie. Się, pieszy znajdował się na tamtym przejściu, więc nasze było czyste. Tutaj widzi pan pieszego, już jest na naszym. Wystarczy zdjąć nogę z gazu i już możemy sobie jechać dalej. Już tam jest drugie przejście. To są dwa odrębne przejścia. Pojedźmy w prawo na skrzyżowaniu, gdzie to możliwe. Pojedziemy w prawo. Pierwszeństwo mamy.
widział pan znaki? Tak. No, jeden z znaków mówił, że główna droga jest ta. Zaparkujemy sobie gdzieś może po lewej stronie. Może za czerwonym tym obrzusem. Kontynuujemy jazdę. Kontynuowanie polega na... w tym samym kierunku. Tak jest, co jechaliśmy wcześniej. Parkujemy może na parkingu po prawej stronie. Będziemy to doskonalić. Kontynuujemy jazdę. Pan zapamięta o tą pozycję. No jedziemy sobie. Tak? Przejechaliśmy oś. Przez oś. Jedynka. W lewo pojedziemy.
wrócimy sobie na skrzyżowaniu. Jak jest, może być? Doszlifujemy. Ale ogólnie co z tego będzie? Czy będzie? Czy będzie długo? Będzie. Coś z tego, tak? Będzie. To trochę mi lepiej. Wiem, że renówka na pewno jakaś była. Wiem, taka starsza pani, co nie chciała jechać za nami. Chciała tam na tamten pas, a tam jechał dostawca jakiś. No, poczyniał. Stojąc, ma pan możliwość zobaczenia, ile tam jest pasów do jazdy na wprost i który musimy zająć. Prawie. Pierwszy, a ten z tyłu nie miał możliwości zrobić tego przed panem. Jeśli jest możliwość dyktowania warunków, to pan dyktuje te warunki. Widzimy obcy w rejonie. Pan, jedziemy swobodnie. Noga z gazu, przyhamulcujemy. To i wejdzie ta. Wejdzie? Nie wejdzie? No bo się boi. O, teraz wejdzie. Nie przebiegamy przez przejście. No właśnie. Damy
będziemy zawracali. Musimy przebić się na skrajnie lewy pas. Jeden może pan zmienić, dobrze. Wyłączamy kierunkowskaz, bo przejście jest w okolicy. Kierunkowskaz może pan włączyć. Obserwujemy lusterko. Zostaje nam biały samochód, więc łagodnie możemy zmienić pasy. O to właśnie chodzi. Tablica mówi, że są takie i takie pasy, więc już na wysokości tej tablicy możemy włączyć kierunkowskaz lub w momencie, kiedy widzi pan znaki poziome, czyli strzałki. To już musi pan na strzałkach mieć włączony kierunkowskaz, co pan będzie robił. Pojedziemy w prawo i na następnym w prawo. Pod bazę? Tyłem, proszę pana, zaparkujemy w tym miejscu, co wcześniej staliśmy. Dobrze. Tak, żeby być za tym BMW. Kierunkowskaz prawy. Jeśli coś do nas, jeśli my cofamy, a coś do nas jedzie, to my stoimy. Kończymy jazdę. Nie ta kolejność. Najpierw światła. Aha, później silnik. Jak się panu podobała pierwsza jazda, pierwszy raz? Fajnie, tylko trochę stres.